część fightingową. Akurat bardzo fajnie się składa, bo chłopaki przyszli troszeczkę poboksować. Siemanko. Siema. Witamy. Cześć. Witam. Chłopaki przyszli trochę sobie poużywać na workach. Co tutaj robicie? Przyjechaliśmy poboksować. Jesteśmy generalnie w fabryce formy co jakiś czas na treningach u Roberta, ale że sytuacja się rozwija, coraz lepszy sprzęt, to stwierdziliśmy, że będziemy częściej. No i też mają być jakieś zajęcia z tego, co słyszeliśmy. Słyszeliśmy, że jakieś strefa walki powstaje, także tak. Czekamy z niecierpliwością, co się będzie działo. Nieprzypadkowo ja tu jestem, bo ja prowadziłem kilka lat, pracowałem w klubie zapaśniczym MKZ Turnia w Raciborzu, w placówce olimpijskiej. Prowadziłem zajęcia z kadrą, jeżeli chodzi o temat siłowy. Aha. Więc będę też mógł wam pomóc. Ale jakieś szczegóły zdradzicie? Jakieś maty, coś tu dojdzie? Maty będą w pierwszej sali tam. Małej? Tak, tej małej. A ring powstanie czy nie? Będzie oktagon. Będzie. No tak. Wjeżdża, zaraz to generalnie baza tak, tego, żeby robić tak, worku. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy... sprzęt dojedzie, mamy nadzieję. Także mam nadzieję, że będziemy mogli współpracować. Dzięki. Super, nie przeszkadzamy. Dzięki. Okej, okay. Tutaj mamy część z przyrządami, maszynami różnorakimi na osobne partie mięśniowe. Tak jak widzicie tutaj przyrządy do mięśni nóg, czy do górnych części ciała, na przykład triceps. Do każdej partii mięśniowej mamy super urządzenia, które funkcjonują tutaj, widzicie, bardzo fajnie tutaj trenują. No po prawej stronie na balkonie jest część taka do zajęć grupowych, na przykład do indoor walkingu, gdzie instruktor prowadzi zajęcia w określonych godzinach. Tutaj mamy tę część znowu też maszynową, sprzęty na pojedyncze partie mięśniowe, po kolei tak jak widzicie klatka, plecy, klatka piersiowa znowu, bicepsy, tricepsy i tutaj ostatnie kilka maszyn na nogi. Czworogłowy, dwugłowy, mięśnie pośladkowe, wszystko tu można zrobić u nas. Jednak najważniejszą rzeczą w fabryce formy, najważniejszym elementem w fabryce formy są ludzie. Tutaj mamy na przykład swojego kolegę. Siema. Siema, cześć. Długo tu już chodzisz do fabryki do nas? No już długo. Super siłownia, polecam. No jest naprawdę atmosfera przede mną. Atmosfera. Atmosfera jest. No to rzeczywiście przede wszystkim będzie bardzo fajne miejsce. No. Cieszymy się, panie Vincent, jak to się mówi. Sympatycznie. Przede wszystkim, tak jak powiedział kolega, spotykamy się tutaj z fajnymi ludźmi. Tak, zdecydowanie. A człowiek jest najcenniejszą wartością na ziemi. Pierwszorzędni trenerzy, którzy zawsze są gotowi do pomocy. No. Dzięki. Jedziemy dalej, przeszkadzamy. O, tutaj jest rewelacyjna maszyna na najszerszych grzbietach. Kolega właśnie pięknie daje. Ja bym tak delikatnie łokcie podniósł wyżej trochę. Ten sposób. Daj spróbuj do góry. O, pięknie. Jak czujesz ten sprzęcik? Porządku. Każdy czuje inaczej. Ale ty jak czujesz? Ja czuję bardzo dobrze. Tutaj no to świetnie. Okej, okay. Idziemy dalej. Jeden z ważniejszych elementów i skarbów tej siłowni, oprócz ludzi oczywiście, są te przyrządy, których nie ma praktycznie w żadnej innej siłowni. Są to specjalistyczne takie maszyny z linkami, które są w różnych kątach umieszczone i powiem wam naprawdę szczerze, że tutaj można różnorakie ćwiczenia wykonywać, tak jak kolega na przykład tutaj w tej chwili robi barki na wyciągu dolnym. Oj, słuchajcie, super sprawa, akurat trafiliśmy na zajęcia grupowe, które prowadzi doświadczony trener. Znowu ja! Tak. Jagodka, powiesz coś o tych ćwiczeniach? Chcą nam zabrać te relikty, nie zgadzamy się. Jakiś protest. Nie zgadzamy się, mają być w czwartek. Okej. Okay. Powiesz nam coś, Jagoda, o tych ćwiczeniach. Zacznijcie sobie wykroki do przodu. Trening podwieszany, czyli z wykorzystaniem systemu podwieszanego, nie musi być TRX, może być inna firma. Głównie jest to trening ogólnorozwojowy na całe ciało, zaliczany do treningu funkcjonalnego.
specjalnego, ale bardzo ładnie wzmacnia mięśnie głębokie, czyli core stability, silne centrum, nie? Bez znajomości, powiedzmy, deseczki, no to może być ciężko tutaj, bo teraz jest akurat rozgrzeweczka i to jest jakby zaprzyjaźnianie się z pasami, ale jak wchodzimy na główną część, to już potem jest wszystko oparte praktycznie na desce. No może nie tak super wszystko, ale bardzo dużo, nie? Więc solidne mięsionki głębokie. Widzicie, jaka ona jest mądra? Zapraszam. Zapraszam na zajęcia. Tu jest część crossfitowa, okej. Okay. I tak jak zresztą tamta, którą przed chwilą pokazywaliśmy, a tu są zajęcia takie, w których można między innymi też używać ciężarów wolnych i tak dalej. Tu są ciężary, tu są, tam są sztangi, różne takie kettle i tak dalej, opony, młoty i tym podobne. Tu mamy skrzynię. Jest tego mnóstwo. Okay. No tutaj kolega nagina ostro triceps. Pięknie wyrzeźbiona rączka. Bliżej nie daj. Łukasz, jak ci się trenuje? Elegancko. Elegancko. Krótko i na temat. Tu nie trzeba nic więcej dodawać. Elegancko. Tu mamy hantle różnorakie. Od tak począwszy kilogramowych i tak dalej do 50 kilo, więc każdy znajdzie dla siebie ciężar. Jest strefa wolnych ciężarów. Sztangi łamane, proste, różnorakie i tak dalej. Ta część siłowni z kolei cały czas ulega zmianie i będzie ulegała zmianie, dlatego że tu będziemy troszeczkę przestawiać. Tutaj z kolei jest przyrząd, który jest podobny do maszyny Schmidta. Maszyna Schmidta to nic innego jak prowadnica w pionie, a tutaj dodatkowo jeszcze możemy w poziomie przesuwać ten gryf. To jest bardzo ważne, istotne, jeżeli chodzi o niektóre grupy mięśniowe i tak naprawdę wymaga większej koordynacji przy ruchu. No i jest to sprzęt moim zdaniem niepowtarzalny. Tego typu maszyn na siłowniach sporadycznie widziałem, ale tutaj chyba w Poznaniu nigdzie. Do tego mamy dodatkowo ławki skośne tego typu. Ławek mamy dosyć. Wystarczająco obciążyć i tak dalej. A tu widzicie, jeszcze mamy nadal zmiany, więc sprzęt jest cały czas gdzieś w renowacji i tak dalej. Zmieniane są pewne rzeczy. No i tu jest miejsce, tutaj, gdzie można znaleźć trenera florowego. Jest to taka osoba, która służy w każdej chwili pomocą Wam, jeżeli chodzi o informacje związane z ćwiczeniami. A więc można podejść, zapytać o to, w jaki sposób ćwiczyć na danym przyrządzie. Ewentualnie uzyskać podstawowe informacje, jeżeli chodzi o pomoc przy wszelkiego rodzaju treningach. Ponadto trener florowy jest to trener, który ma pełni dyżur podczas czasu trwania tutaj zajęć różnorakich i każda osoba, która się do nas zapisuje do klubu, może mieć trening wprowadzający z takim właśnie trenerem, doświadczonym trenerem florowym, który podpowie podstawy, jeżeli chodzi o ćwiczenia, o systemy żywieniowe i tak dalej. A więc mamy komplet wszystkiego. Bum, jesteśmy. Jesteśmy wewnątrz Factory Spa, strefa relaksu. Czego możemy się spodziewać wchodząc do tego obiektu, powiedzmy prawdę? Cześć wszystkim. U nas możecie skorzystać z zabiegów kosmetycznych, z masaży. Możecie skorzystać też z wlepów, które odbywają się aktualnie w tamtym gabinecie. Możecie sobie zrobić paznokietki, zrelaksować się, wyleczyć się. Wszystko, co chcecie. Czyli tutaj rehabilitacją ty się też zajmujesz? Tak, zajmujemy się rehabilitacją również. Jeśli są jakieś przeciążenia, mamy bardzo dużo klientów z fabryki formy, sportowców, którzy przychodzą do nas z przeciążeniami różnych mięśni. A więc rozumiem, że jeżeli ktoś ma na przykład jakąś kontuzję, może tutaj u was dodatkowo. Tak, może przyjść, tak, zrobić sobie, możemy zrobić poradę, konsultację fizjoterapeutyczną. Mhm. I zaproponować jakąś terapię, bądź powiedzieć, że musimy kogoś gdzieś odesłać. Mm-hmm.
Mówiłaś też w lewy, tak? Wlewy dożylne, witaminowe, magnezowe. Co takie wlewy powodują? Jeśli sobie zrobimy na przykład wlew z witaminy C, mamy zwiększoną odporność, mamy też więcej energii. Dodatkowo podajemy witaminę C z glutationem, więc to dodatkowo gdzieś tam też oczyszcza organizm. To też powoduje na przykład nawodnienie dodatkowo organizmu i tak dalej. Tak. To są takie dodatnie fajne rzeczy. Tak, dodatkowo jeśli ktoś na przykład jest po jakimś zabiegu i ma problem z odżywianiem, jest odwodniony, możemy też zrobić same wlewy z soli fizjologicznej bądź płynu wielektrolitowego i to jest typowo nawodnienie. Proszę bardzo, no to rewelacja. Słuchajcie. Rzeczą też ważną jest to, że klienci fabryki mają zniżki. Zniżki, dokładnie. A więc posiadają taką kartę? Tak, kartę albo klubowicza fabryki formy, bądź multisporta. Osoby, które tutaj uczęszczają do Kinepolis, mają zniżki w zależności od zabiegów. Mamy też dla nich wyjątkowe oferty. W tym momencie mamy paznokcie u stóp i u rąk w korzystnych cenach oraz masaż. Słuchajcie, ja muszę to przerwać, bo to jest tylko krótka nagrywka. Klaudia pewnie by to mogła długo o tym mówić, więc nagramy osobny odcinek, w którym będziemy omawiać może każdy z zabiegów osobno. Natomiast w sumie, podsumowując jakby tutaj tą krótką wizytę, można powiedzieć, że to jest miejsce, w którym można odnowić się biologicznie całkowicie, tak? Tak, na pewno. Oczywiście pamiętajmy o tym, że odnowa biologiczna nigdy nie powinna być robiona w dni treningowe. Jest to osobny dzień, prawda, Klaudia? Tak, zgodzi się. Tak, no, a na pewno nie przed treningiem, jeśli już to po treningu, tak, na pewno tak, nie tak. Przed. Z racji, że można narazić się na kontuzję. Dokładnie. Dziękujemy bardzo. Dzięki. I dopłynęliśmy do końca naszego reportażu krótkiego. Słuchajcie, pokazaliśmy wam cały klub. Nie wszystko niestety byliśmy w stanie, bo klub ma bardzo, bardzo szeroką ofertę dla każdego. Każdy, kto coś znajdzie. Wyszło oprócz tego są dwie sale do zajęć grupowych, gdzie odbywają się zajęcia różnorakie. Zapraszamy was serdecznie do nas. Każdy coś dla siebie znajdzie i życzymy dużo zdrowia.